Pewien znany pisarz żydowskiego pochodzenia powiedział, że Żyd współczesny potrzebuje do życia antysemity. Jeśli gdzieś nie ma antysemityzmu, to on go stworzył. Uważam, że to nie jest prawdziwa opinia w odniesieniu do Żydów, ale na pewno jest to prawdziwa opinia w odniesieniu do tego, co zwykliśmy nazywać lewicowymi salonami. One, zwłaszcza w Polsce, rzeczywiście potrzebują do życia antysemityzmu i jeżeli w Polsce antysemityzm choć odrobinę zaczyna zanikać, robią wszystko, co mogą, żeby go sprowokować. Publikacja Gazety Wyborczej, która ogłosiła na pierwszej stronie na podstawie badań, delikatnie mówiąc, nader wątpliwych, że Polacy są antysemitami, a szczególnie ci Polacy, którzy są katolikami, a szczególnie ci Polacy katolicy, którzy są, czują się patriotami, a zwłaszcza w wydaniu bardziej endeckim i narodowym, no już szczególnie wtedy, jeżeli są starsi raczej niż młodsi, to jest właśnie typowa publikacja, która służyć ma wyprodukowaniu irytacji, którą będzie można przedstawić jako antysemityzm. Mogę powiedzieć, dotąd zawsze słyszałem, że z wiekiem coraz bardziej robię się skinheadem. Rzeczywiście, choć staram się dbać o czuprenę, zanika ona powoli. Teraz dowiaduję się na podstawie badań naukowych opartych na zadawaniu pytań, delikatnie mówiąc dziwnych, że z wiekiem jestem antysemitą z każdym rokiem coraz bardziej. No trudno. Gazeta Wyborcza przynajmniej, jeśli chodzi o jej obsesję czy jej cyniczne działania, nie zmienia się ani trochę z upływem czasu. I to jest jedyny stały punkt w otaczającym nas.